W ostatnich latach szukałem prowędkarskiego ichtiologa, z którym mógłbym nawiązać współpracę na moim kanale. Niestety z poszukiwań nic nie wynikało, ponieważ większość ichtiologów to po prostu dobrze wykształceni rybacy. A nawet jak już spotkałem ichtiologa wędkarza, to przed kamerę się żaden nie pchał, z obawy, że za swoje poglądy podpadnie kolegom po fachu. W końcu trafiłem na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, w którym na ichtiologów kształcą się młodzi pasjonaci wędkarstwa. A na moje i wasze pytania odpowiedział pracownik naukowy, ichtiolog Adam Tański. Jesteście gotowi na dawkę wiedzy? To zaczynamy. Dlaczego w Polsce jest tak mało ryb? Ja rozszerzę to pytanie, bo nasze łowiska są bardzo atrakcyjne, bardzo żyzne, no moim zdaniem żyźniejsze niż na przykład łowiska szwedzkie. Tam tych ryb jest więcej. W Holandii ryb jest więcej. W Niemczech na Rugi też ryb jest więcej. Czemu tak jest? Okej. Musimy zawęzić to pytanie do wód słodkich na przykład, nie? Naszych jezior, powiedzmy. Czysto teoretycznie. Ryb. Ryby to bardzo ogólne pojęcie. Czy chodzi o drapieżniki, bo na przykład ryb karpiowatych, jeżeli chodzi o płocie, leszcze, to sądzę, że jest ich bardzo dużo, bo mam wgląd do odłowów kontrolnych, do wyników odłowów kontrolnych i na przykładzie tego, co jest tutaj u nas w regionie, to tych ryb karpiowatych jest bardzo dużo w zbiornikach. Oczywiście pomijam te na przykład pokopalniane zbiorniki, bo tam jest zupełnie inna forma dna, brak litoralu, więc tam możemy się zgodzić, że jest mało ryb. Natomiast myślę, że tu jest pewien skrót myślowy, bo chodzi o to, dlaczego nie mamy tylu szczupaków, sandaczy, tych ryb cennych, na które jesteśmy skupieni my jako wędkarze. No, gdybyśmy mieli porównać na przykład Skandynawię do Polski, to będąc w Szwecji, kiedy byłem na rybach ponad 10 dni, uwierzcie mi, że były jeziora, gdzie nie widziałem w ogóle osób wędkujących z brzegu i tylko jedną łódkę, która okazjonalnie wypłynęła i łowiła. Sądzę, że to jest odpowiedź też, nie wnikając w meandry, powiedzmy, gospodarowania wodami, że po pierwsze ludność Polski jest taka, a na Skandynawii zaludnienie jest zupełnie inne i presja na nasze wody jest o wiele większa niż w Skandynawii. To po pierwsze. Po drugie, sama kultura łowienia też, nie chcę wkładać kija w mrowisko, ale pamiętajmy, że gdybyśmy po prostu nie przesadzali z ilością wyławianych ryb, też byłoby to inaczej, bo sam widzę po bliskich mi zbiornikach jeziorowych, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu było dużo szczupaków, teraz ich nie ma, zarybienia idą cały czas na równomiernym poziomie, coś się zmienia. No pewnie byście życzyli sobie, żebym powiedział o gospodarce. No tutaj każde jezioro, każdy zbiornik ma innego użytkownika, jeżeli patrząc na to globalnie, na całą Polskę. Nie wnikam w zapisy operatowe, w sposób zarybienia. No oczywiście, gdybyśmy mieli ogromne nakłady na zarybienia, to tych zbiorników byłoby więcej. Jest kilka takich koronnych łowisk w Polsce, gdzie każdy z nas chętnie tam jedzie i wraca. I nie są to koniecznie zapomniane, tajne jakieś jeziorka, tylko bardzo znane łowiska. Nie chcę nic reklamować. Sam jeżdżę na takie łowiska. Ale zwróćmy uwagę, ile tam idzie ryb w zarybienia i jaka jest kontrola. Myślę, że wypadkową tej całej wypowiedzi jest to, że u nas brakuje pewnych ryb, których my jako wędkarze byśmy chcieli łowić więcej, czyli głównie drapieżników. I wynika to z presji, z tego, że sami no właśnie przeławiamy czasami te zbiorniki. No i jeden bardzo ważny element, ilość zarybień. No czy w Skandynawii zarybia się taką ilością jak u nas w Polsce? No te zarybienia tam na pewno nie są realizowane w takiej formie jak u nas w Polsce, a ryb nie brakuje. Okej, ja jeszcze bym tak to rozszerzył troszeczkę, bo ja na przykład się z kolegami czasami kłócę, bo niektórzy twierdzą, że wystarczy z jakiejś tam wody zdjąć rybaka i to jest po problemie. Wędkarze nigdy nie przełowią dużego jeziora albo jakiegoś dużego odcinka rzeki. Co ty o tym sądzisz? Sądzę, że mając tylu wędkarzy, jesteśmy w stanie przełowić. Sam pamiętam, jak kilkanaście lat temu
jeździłem nad jedną rzekę, moją pstrągową, którą uwielbiałem łowić. I z moich notatek wynikało, że złowiłem w sezonie około 60 pstrągów. Gdybym zabrał te 60 pstrągów, to uwierzcie mi, od mojej osoby stan ichtiofauny w tej rzece na pewno by uległ zmianie. Nie mówię tutaj o dolnym odcinku rzeki Odry, bo tutaj trudno byłoby przełowić. Wędkarze w obwodzie rybackim Odry numer 5 łowią od 18 do 22 ton rocznie ryb. Są to ryby karpiowate głównie, ale też są sandacze, z których słynie właśnie ten odcinek bulwaru szczecińskiego. Ale kiedy byśmy się przypatrzyli połowom rybackim na Zalewie Szczecińskim, na wyżej, w spółdzielni Regalica, te migracje ryb i to wszystko, to myślę, że tutaj byłoby trudno uszczuplić stan ichtiofauny. Ale jeżeli będziemy mieli jezioro, na przykład 100-hektarowe, które znam doskonale, moje jedno z ulubionych, na które jeżdżę, i patrząc na moje historyczne notatki, wiem, że 20 lat temu wyjeżdżałem tam, wypływałem tam łódką i czułem się jak we wspomnianej wcześniej Szwecji. Teraz nie wiem, wynika to może z rozwoju takiego gospodarczego, no może nie gospodarczego, tylko rozwoju z dostępności sprzętu i umiejętności wędkarskich, szczupaków po prostu tam nie złowię. A ekosystem się nie zmienił tego jeziora, bo wygląda tak samo i woda też ma te same właściwości. Ryb jest po prostu mniej, bo da się przełowić wodę. Tak już tak zakończyłeś prawie że szczupakiem, to powiedz mi, bo to też było takie pytanie, ile rośnie metrowy szczupak? Wzrost ryb jest uzależniony od tego, jaka jest dostępność pokarmu, współczynnik przestrzeni, stresory takie po prostu środowiskowe, to wszystko ma wpływ, tak jak na inne wyższe kręgowce. Ale można przyjąć średnio, że szczupak, aby osiągnąć na przykład taka samica rozmiar 90 cm, bo to akurat zapamiętałem, musi rosnąć około 10 lat. Ale tak jak wspomniałem, zależy to, to nie można generalizować, bo są zbiorniki, gdzie będą te warunki środowiskowe gorsze, będzie mniejsza dostępność pokarmu i nigdy taki szczupak nie dorośnie do wielkości metra, a są, albo jeżeli osiągnie, to będzie bardzo wydłużony, wychudzony, a znamy szczupaki te wielkie, zalewowe, gdzie dostęp pokarmu jest praktycznie przez cały rok, obfitość przestrzeni, miejsca i pokarmu, więc te szczupaki mogą rosnąć nawet szybciej i osiągać jeszcze większe rozmiary. Najlepszym przykładem są pstrągi. Zobaczcie, pstrągi, które żyją na południu Polski, w tych typowo górskich takich potokach, mają mniejszą ilość pokarmu, a to jest ten sam gatunek pstrąga potokowego, osiągają z reguły mniejsze rozmiary i wolniej rosną niż te na przykład w wodach górskich na Pomorzu, gdzie woda jest o wiele żyźniejsza, jest większa dostępność pokarmu, ale też odpowiednia ilość tlenu i niska temperatura, gdzie mogą wzrastać. Te największe pstrągi w dużych ilościach możemy łowić właśnie na wodach pomorskich. Więc reasumując, taki szczupak, to pamiętajmy, że ma minimum 10 lat. W imieniu swoim i Adama bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli masz jakieś pytanie związane z rybami i ich teologią, śmiało pisz w komentarzu. Nie zapomnij zostawić łapki i subskrypcji. A to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się, na razie. Cześć.